Siemanko, witam Was na mojej kolejnej eksploracji. Dzisiaj zobaczymy niezwykłą kolekcję samochodów na opuszczonej. O ile wszystko przejdzie zgodnie z planem, spróbujemy zwiedzić całą posiadłość. Miejmy nadzieję, że żaden piesek tu nie czeka na nas, choć ostrzeżenia są. Nie będziemy tu gadać, chodźmy zobaczyć do środka. Jak widzicie, już na samym wejściu są tutaj ładne autka, kilka garbusów, golfy. Tutaj chłopaki na czujce. Tak wygląda na samym wejściu w tej posiadłości. Jestem tylko ciekaw, kto to wszystko zostawił. I dlaczego? Bo tu nawet BMW jest. Nie wiem jaki to rocznik, ale jest naprawdę stara. Ale to dopiero początek. Z tyłu domu jest dużo więcej aut. Przejdziemy sobie teraz na tyły domu. No, tu mamy coś już. Nie wiem, co to jest dokładnie. Ale idziemy dalej. A raczej przeskakujemy. O, widać, że tutaj drzewo wrosło w auto, co oznacza, że naprawdę bardzo dawno tu nikt nie zaglądał. Szkoda samochodu, naprawdę. Tu mamy kolejne garbuski. No i tu mamy kolejne samochody. Wyglądają na jakieś zagraniczne, amerykańskie. Ale bardzo ciekawe modele. No, zwłaszcza ten. Wygląda na zadbany. Nie rozumiem, dlaczego ktoś zawiązał linkę o lusterko. Najbardziej mi interesuje tamten bunkier, wiesz? Bo tam są najlepsze rzeczy. Gdzie? Tam są najlepsze chyba auta. Z tego co pamiętam, z tego filmu. Tak, może tędy chodźmy. O, ekipa też już tutaj zdjęcia pstryka. Ale idziemy dalej, zobaczymy. Co ciekawego jeszcze kryje ta opuszczona posiadłość. To mi wygląda na jakiegoś kampera. Tu musimy wejść, tu. Do domu za bardzo nie ma jak wejść. Wszystkie drzwi są zabite. Ale wszystko co wokół domu to zwiedziliśmy. Tam jest zamknięte, czyli włazimy tym. Gdzie to idzie? Tu też w środku są jakieś samochody. Zaraz sprawdzimy jakie.
To jest BMA? Nie. Co? Dawaj. O, widzimy też łódka jest. Na samym wejściu korwetta. No i niestety takie auta niszczą. Nie wiem co to kurwa jest. Chciałem sprawdzić przejechane kilometry, ale nie było widać za bardzo. Nie, jest korwetta. No i kolejny garbusek. Sprawdzimy, co ma w bagażniku. No i tu mamy korwetty. Musimy być jak najciszej, panowie. Ale czasami się nie da. A teraz zapraszam was na spacer po cmentarzysku samochodów. I już niebawem następne filmiki. Dobra, to jest ok. Tu mamy ujęcie zajebiste. Patrz, to jest ten błotnik z tego CTR-a, kurwa. Tak? Co pan to robi? Ale zajebiaszczo. Idziemy do następnego, czy jeszcze tutaj chcecie?
No. Też i łona. Można iść. Więc tu dalej też są kurwa samochody. Tam już nic nie ma. Są części, baki, alumy. A ten tam dalej siedzi? Chyba. To mu się spodobało.